Nazywam się Martyna Borowiecka, jestem malarką. W zeszłym roku obroniłam doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. Zajmuję się malarstwem głównie sztalugowym. W obecnym czasie moje malarstwo polega na interpretacji prac kolażowych. Wykonuję jako szkice, jako pracę taką procesową, przygotowawczą kolaże takie tradycyjne, powiedzmy to analogowe, papierowe, które stanowią zaczyn do obrazu już gotowego malarskiego. Głównie pracuję w technice malarstwa olejnego, również zajmuję się obserwacją martwych natur, który stanowi dla mnie bardzo taki podstawowy czynnik jakby zaistnienia obrazu, czyli obserwacja rzeczywistości tej naprzeciwko mnie, która mnie otacza. Znajdujemy się w mojej pracowni malarskiej, która mieści się w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 9. Jest to budynek postprzemysłowy przedsiębiorstwa byłego Telkom Telos. Jest to przestrzeń bardzo wyjątkowa, idealnie stworzona dla artystów, żeby tutaj pracować. Świetne światło, wysokie pokoje, wysokie przestrzenie, które umożliwiają magazynowanie prac w nieskończoną ilość pięter, można powiedzieć. Specyficzna temperatura, specyficzny nawet kurz, który tutaj opada na przedmiotach, które są dla mnie punktem zaczynowym dla obrazów, jest też bardzo, bardzo istotny. Jestem w tej przestrzeni od 2016 roku i w najbliższych tygodniach przestrzeń ta będzie zamykana. Musimy opuścić budynek. Budynek będzie przekazany do rozbiórki. Będzie tutaj budowane apartamenty, co jest też dużą szkodą tracić tak idealnie przystosowaną dla artystów przestrzeń, ale oczywiście jest to naturalne też kolej rzeczy, jeśli chodzi o tkankę miasta. Dla mnie to miejsce jest bardzo istotne, dlatego że jest dla mnie pewnego rodzaju azylem. Jest przestrzenią prywatną, a zarazem troszkę taką przestrzenią publiczną, dlatego że zapraszam tutaj osoby dosyć systematycznie. Otwieram czasem pracownię dla gości w formie właśnie takiego otwartej pracowni. Czy organizuję tutaj różne takie spotkania czy wydarzenia artystyczne, biorę udział w różnych festiwalach, zapraszając też do spaceru po budynku, żeby jeszcze poczuć tą tkankę tego miejsca. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby otworzyć tą przestrzeń na ile się da dla ludzi z zewnątrz, żebyśmy mogli zobaczyć, co tracimy tak naprawdę, żeby jeszcze złapać tą wyjątkowość tej chwili. Są moje prace, które wchodziły w skład pracy doktorskiej, która polegała na rozszerzeniu zagadnienia malarstwa iluzjonistycznego i moją taką postawą artystyczną, którą sobie założyłam w tamtym czasie, była praca bezpośrednia, praca, która opierała się na obserwacji danego obiektu. Tutaj w tym przedsięwzięciu, w tym założeniu było, żeby wybrać konkretną materią, jaką była czarna folia stretch, którą upinałam za każdym razem w innej kompozycji, w innej konfiguracji, ustawiając sobie na tej ścianie. Tutaj mam właśnie moją taką pozostałość po wcześniejszym okresie, gdzie prosiłam właśnie, żeby uważać moich zaproszonych gości, żeby uważali na obiekty. One były bardzo takie efemeryczne, bardzo delikatne, jak folia. Każde otwarcie drzwi, przejście, czy nawet jakiś niewielki ruch w pracowni powodował to, że one stopniowo, albo nawet czasem gwałtownie ulegały jakimś zmianom, opadaniom. I w pewnym momencie zaczęłam wykorzystywać te zmiany na rzecz malarstwa, na rzecz obrazu i wprowadzać je już w tej tkance właśnie malarskiej. Dlatego powstanie obrazu zajmowało mi stosunkowo długi okres czasu. No i tutaj mamy efekty akurat w trzech obrazach właśnie tych czarnych, gdzie można właśnie prześledzić tą moją reakcję na materię w sposób taki iluzjonistyczny, żeby wywołać ten efekt wychodzenia trochę przed płótno malarskie, czyli coś, co jest właśnie może nawet upięte na membranie płótna z dodatkową taką grą przestrzenną, czy nawet planową, co jest też jakby tą esencją jakby samego obrazu, co jest jego właściwością, jego strukturą. Thank you.
dostałam takiego wiatru w skrzydła i na nowo rozkochałam się w malarstwie, bo pozwoliłam sobie na coś, co zazwyczaj przez te wszystkie lata było wymawiane mi, że jest właśnie infantylne, że jest niewarte uwagi. Wszystkie takie zabiegi, które dla mnie były bardzo istotne, były bardzo tożsame też z moją osobą, moją kobiecością, które są pewnie szeroko uważane za trywialne, jak nie, chociażby poszukiwanie inspiracji w modzie, jak bycie melancholijną albo używanie sformułowań bardzo sentymentalnych. Dostawałam rzeczywiście taką linijką po rękach, że nie tędy droga. Dlatego obrazy, na którymi teraz pracuję, mogły zaistnieć po uczelni i w nich po prostu czuję się znowu świeżo, tak jak na początku studiów na Akademii, z takim zapałem, z takim bijącym sercem podchodzę do tych obrazów. To samo też towarzyszyło mi w pracy z martwymi naturami nad pracą doktorską, jednak była to bardziej praca taka masochistyczna, jak lubię to podkreślać. Codziennie stanie wielogodzinne przy sztaludze, obserwacja, nadwyrężanie swojego wzroku, nadwyrężanie nóg, cała ta problematyka związana z projektowaniem obrazu, że jeszcze trzeba, żeby się wydarzyło to, to i to, żeby osiągnąć ten efekt, był jednak wisiał nade mną jak taka zmora i trochę mi zabierał tego entuzjazmu. A praca właśnie, gdzie mogę się na nowo rozmiłować, rozkochać w symbolach, które gdzieś po prostu były utkwione we mnie i może właśnie tą folią, tymi zasłonami foliowymi zakryte, nagle mają ten rozbłok i w kolorze, i w formie, w geście, w całej swojej zmysłowości. Mój szkicownik, który prowadzę. I to jest pretekst do dalszej właśnie jakby pracy twórczej. Ścinki z gazet, wyrywki, nie wiem, czy ulotki, jakiś wystaw, coś, co po prostu wydawało mi się, jak taki zbieracz, typowy zbieracz, a może mi się przyda. To zaczęłam tworzyć jakieś połączenia, konteksty, kontrasty i tak narodziły się właśnie jakieś konkretne, może już bardziej sprecyzowane wizje w postaci obrazów, ale też bardzo otwarte, takie surrealne, że czy ta pani kiedykolwiek spotkałaby się z tym koniem na jakimś, nie wiem, brokatowej podłodze? Nigdy nie wiadomo, no ale kolaż dawał mi takie możliwości, żeby właśnie spotykać rzeczy zupełnie z obcych światów w jednej formie. Kobietom w sztuce nie jest tak łatwo. Zaczyna być rzeczywiście lepiej, bo widać, że wszystkie te zmiany też społeczne zaczynają przynosić jakieś skutki w tym, że więcej jest jakiegoś takiego krzyku, ale takiego zdrowego krzyku, nagłaśniania pewnych problemów. I kobiety nie mają łatwo w sztuce. Kobiet jest bardzo mało w środowisku akademickim. Taka najczęściej powtarzana proporcja 90% studentek do 10% studentów. W przeniesieniu to na kadrę 90% to są mężczyźni, a 10% to są kobiety. Więc gdzie tutaj mamy tą sprawiedliwość, która powinna być zachowana, bo my rzeczywiście wpuszczamy mnóstwo tych niewinnych istot i bardzo wrażliwych dziewczyn, później dojrzałych kobiet, które mogą mieć niekoniecznie łatwe, no nie mają łatwego startu w tym życiu artystycznym, więc to powinna być duża zmiana. I dlatego czuję trochę taką misję, że ja powinnam być zaczepiona w jakimkolwiek, może to nie musi być, nie wiem, moja macierzysta uczelnia, ale jakieś inne miejsce, żeby dawać, być tą jednostką, która daje możliwości, że oprócz tego męskiego świata, takiego bardzo patetycznego rozumienia sztuki i klasycznego, jest też jeszcze jakaś odnoga, która też ma rację bytu i ona też może być cudowna i stąd właśnie kolaże, stąd właśnie obrazy takie może bardziej takie delikatniejsze, zmysłowe, dziewczęce. W ostatnich czasach dużo się mówi o kwarantannie, o tym, jak zostaliśmy pozbawieni kontaktu bezpośredniego z człowiekiem, o tym, że świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, o tym, że musimy zostać w domach. Wydaje mi się, że dla artystów i artystek taka kwarantanna
trwa już od nie wiadomo ilu, od bardzo dawno. My tutaj w takiej pracy pracownianej, pracy twórczej, zamykamy się w naszych czterech ścianach, jakkolwiek one by nie były duże, małe, domowe czy właśnie takie postfabryczne. Więc taką kwarantannę uprawiamy od dawna i dlatego ważne jest, żeby ta przestrzeń była taką trochę może samotnią, ale też miejscem na wpół otwartymi drzwiami, zachęcającą i zapraszającą ludzi do odwiedzenia, do poznania tego magicznego świata, który staramy się przedstawiać i trochę może, nie wiem, ubarwić tą rzeczywistość, która czasem za oknem jest nie do zniesienia.